Rozmowa dnia. I zapowiadany gość, profesor Henryk Skarżyński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Przedstawialiśmy pana jako przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. To jest faktem, ale może dzisiaj spróbujmy przedstawić pana po prostu jako lekarza. Dziękuję bardzo, to jest wielka przyjemność. Jako lekarza, bo oto grono znakomitych lekarzy spotkało się w ostatni poniedziałek w Pałacu Staszica w siedzibie Polskiej Akademii Nauk i rozmawiało na temat najczęstszych problemów medycznych wieku starszego. Czy to przypadkiem nie jest tak, że osoby starsze mówią czasami o sobie w ten sposób, że chorują, no bo w takim już jesteśmy wieku, że musimy chorować? To prawda. Tak mówią, ale prawdą również jest to, że my musimy zmienić podejście, musimy zmienić swoje myślenie. Temu służyło to spotkanie specjalistów z różnych dziedzin. Uświadomiliśmy sobie i musimy sobie coraz częściej uświadamiać, że będziemy żyli dłużej. I musimy mówić o perspektywie naszego życia w wieku 80-100 lat. To brzmi może tak troszkę dziwnie dla niektórych, ale taka jest prawda. Będzie nas w tej grupie wiekowej coraz więcej. I dobrze byłoby, gdybyśmy chcieli żyć jak najlepiej. Można powiedzieć, żebyśmy się zdrowo starzeli. Czy to się wiąże z jakimiś specjalnymi kosztami, czy z specjalnymi środkami finansowymi? Tak. Daniel Kauffman, który był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2002 roku, on jest psychologiem i ekonomistą, powiedział, że najwięcej wydajemy środków finansowych w ostatnim roku naszego życia. No to pokazuje, że jeżeli my nie zaczniemy o tym mówić, nie zaczniemy inaczej o tym myśleć i uświadamiać to zarówno w środowisku medycznym, jak i w innym, to popełnimy cały szereg błędów. A wydatki będą ogromne. Według badania PolSenior po roku 2030 ponad 2,5 miliona Polaków będzie miało ponad 80 lat. Czyli to potwierdza to, o czym pan mówił, że ten proces starzenia się jest nieuchronny. Ale czy nieuchronna jest także, czy nieuchronny jest także owo, o czym wspomniałem na początku, owo chorowanie, bo... Pewne choroby są nieuchronne, są wpisane jakby w wiek. Troszkę wolniej chodzimy, troszkę wolniej myślimy i teraz musimy sobie uświadomić, teraz odniosę się do swojej specjalności. Powyżej 75 roku życia 3/4 ma jakieś problemy z zaburzeniem komunikacji. Znaczy słuchu, które mają wpływ na zaburzenie komunikacji. Co możemy im zaoferować? Mamy cały szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, klasycznych, w postaci różnych aparatów albo urządzeń wszczepialnych. A zatem nauka i medycyna ma bogatą ofertę dla tych ludzi, żeby ta komunikacja ich była na dobrym poziomie. Problem jest tylko taki, czy oni są w stanie z tego skorzystać. I jeżeli zacznę o tym myśleć w wieku 75-80 lat, to nie. Poniesiemy ogromne koszty i nie będzie efektu. Jeżeli zaczną myśleć i uczyć się korzystania z tego wcześniej, to są w stanie płynnie przejść ten okres i to, ten ich problem komunikacji będzie mniejszy. A jaki to ma wpływ na inne narządy na przykład? Jeżeli mamy średniego rodzaju niedosłuch, to 3 razy częściej wpadamy w depresję. Jeżeli mamy niedosłuch większego stopnia 5 razy. To wpływa na pracę innych narządów. To powoduje ujawnienie się całego szeregu innych chorób. I to jest taka lawina, która się rozkręca i no, która może nas zalać. W związku z tym dziś każdy z nas musi sobie uświadomić, że będzie miał pacjenta innego. Musi określić siebie w całym tym procesie. To nie znaczy, że ja będę przyjmował tylko dzieci, a nie będę przyjmował dorosłych. Ja i dzisiaj przyjmuję jednych i drugich. Natomiast podejście do tych drugich musi być nieco inne i oferta musi być wyważona z jednej strony ekonomicznie na to, na co nas stać i o tym mówiliśmy, bo nie stać nas na wszystko z jednej strony, a z drugiej strony musimy mówić o zdrowym starzeniu w kategoriach uczenia ludzi, przygotowywania się do tego, o czym pan redaktor powiedział. Tak, bo pewne rzeczy są nieuchronne i musimy o tym mówić nie w kategoriach, że to się może nas, może nie wydarzy, może nas nie będzie dotyczyło. Będzie nas dotyczyło i trzeba się do tego przygotować. Swoją drogą to interesujące. Według badań 30% osób w starszym wieku cierpi na depresję. Mniej więcej tyle samo ma zaćmy. No i mniej więcej tyle samo ma lekkie lub umiarkowane otępienie starcze. To są te najczęstsze przypadłości choroby, tak to nazwijmy. Tak, i to pewnie nie są wszystkie, bo podczas dyskusji uświadomiliśmy sobie, że tego jest znacznie więcej, zwłaszcza na styku różnych specjalności. Pewne grupy pacjentów są zdefiniowane, ale jest cały szereg osób, które krążą między specjalistami i dzisiaj tak właściwie każdy z nich się dotyka, ale do końca nie chce przejąć wiodącej roli. Tutaj była dyskusja o geriatrii. Czy to oznacza, że dzisiaj mamy
zamknąć specjalności w innych dziedzinach, a skierować rezydentury dla geriatrów, bo ma być ich nie 400, ale 4000. No pewnie nie, bo to też nie jest tak, że ten geriatria będzie omnibusem i on wszystko załatwi, każdą chorobę. Więc tych problemów jest naprawdę znacznie więcej i dziś trzeba, tak jak powiedziałem, zacząć o tym mówić i każdy ma robić swoje. Więc z tym ja dziękuję za to przywitanie jako lekarza, bo ja jako lekarz staram się robić swoje. Chcę młodemu, małemu dziecku powiedzieć, jakie ma być jego zachowanie w stosunku do tego, żeby wychodziło w czapce, jak jest wiecznie, a dla dorosłego, że jeżeli gorzej słyszy, to niech się nie wstydzi założenia aparatu, bo będziemy oczekiwali od niego aktywności i w domu, i w sąsiedztwie, kiedy będzie miał 80, 80 parę lat, bo będzie mu łatwiej jemu i nam z nim. W związku z tym dzisiaj niech skorzysta i zacznie się uczyć tego, czego się musi nauczyć, bo to samo nie przyjdzie. Czy to instytutu, którym pan kieruje, czyli do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, są długie kolejki? Bardzo długie. A jaki jest termin? Oj, są różne grupy pacjentów. To może ja powiem tak. Od kilkunastu lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Czyli od strony organizacyjnej zrobiliśmy bardzo dużo, żeby nasza oferta i dostępność do nas była jak największa. Najwięcej w świecie to nie o jeden, o dwa, ale o kilkaset procent w stosunku do największych ośrodków amerykańskich czy zachodnioeuropejskich. No i ciągle okazuje się, że jest za mało. Rozbudowujemy infrastrukturę, o czym miałem okazję nieraz tu mówić, i ciągle okazuje się, że za mało. Oczywiście nie stworzymy szansy dla wszystkiego, natomiast staramy się wykorzystać cały szereg nowych rozwiązań, w tym między innymi telemedycynę, kiedy o tym rozmawialiśmy tutaj, gdzie ta oferta może spowodować, że wiele osób będzie mogło skorzystać z naszych usług, nawet nie wychodząc z domu. I myślę, że to jest szansa, realna szansa, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji. Pytam o te kolejki do pana instytutu, bo jak wszyscy wiemy, minister Bartosz Arłukowicz przedstawił pewne rozwiązania, które mają te kolejki skrócić. Przede wszystkim była mowa o osobach chorych na raka. Przede wszystkim. Wydaje mi się, że lekarze innych specjalności powiedzą zaraz, zaraz. Ale dlaczego tylko w tym obszarze, a nie w innych? Tak, więc ja reprezentuję przede wszystkim taki obszar medycyny i życia, gdzie mówimy o jakości, a nie o zagrożeniu bezpośrednim. Chociaż jeżeli ktoś padnie w depresję albo będzie miał tak stałe szumy uszne i przychodzi i mówi, że on za chwilę popełni samobójstwo, to nie jest miłe i trzeba mieć dużą odporność i wiedzę, żeby opanować tę sytuację. Szanujemy to zagrożenie życia i uważamy, że ono powinno być w pierwszej kolejności. Czyli choroby nowotworowe, problemy związane z chorobami nowotworowymi. Natomiast my powinniśmy robić swoje i my, jeżeli pan pyta, panie redaktorze, mnie o moją jednostkę, staramy się w instytucie i w ramach współpracy z ośrodkami krajowymi tak organizować pomoc, żeby ona była możliwie szybka i jak najbardziej dostępna, co nie znaczy, że to jest łatwe i co nie znaczy, że ja dzisiaj mogę powiedzieć, do mnie kolejka będzie skrócona jutro o rok czy o kilka miesięcy. No pewnie nie, pewnie nie. No, bez względu na pomysły resortu zdrowia. Nie wiem, czy pan profesor wczoraj miał okazję przeczytać w Gazecie Wyborczej artykuł na pierwszej stronie zresztą. Ile pielęgniarek pracuje u pana? Ojejku, nie wiem, bardzo dużo. Zresztą od wielkości. No kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. Bo właśnie ten artykuł był poświęcony pielęgniarkom i położnym. Średnia wieku pielęgniarek w naszym kraju wynosi 47 lat. Za 10 lat w zawodzie pozostanie 184 tysiące, a potrzeba 340 tysięcy osób. 1/3 pielęgniarek po zakończeniu edukacji decyduje się na wystąpienie o prawo do wykonywania zawodu. Reszta nie. A nawet i te, które występują, wcale nie znaczy, że będą pracowały w Polsce. Tak jest. Mówiłem o tym bardzo dawno, jak chyba 15 lat temu na takiej konferencji powiedziałem, że to będzie duży problem. Padło takie hasło, że sprowadzimy z Filipin. Jak byłem, przeprowadzałem operację na Filipinach, na zaproszenie, podczas takiej konferencji zapytałem się, jaka jest możliwość, żeby Filipinki przyjechały. Więc wtedy usłyszałem, że one przed skończeniem, a kończy ich kilkadziesiąt tysięcy rocznie, mają już zagwarantowane kontrakty w dobrych krajach z biletem dwa razy do kraju rodzinnego w roku z możliwością zabrania kogoś z rodziny.
jak to odniosłem do tego, co my możemy zaoferować, co moglibyśmy zaoferować tym przedstawicielom Filipin, to się okazuje, że nie mamy żadnych szans. To samo odnosi się do wielu innych. Tak jest. Jeżeli nie będziemy o tym mówić głośno, za chwilę nie będziemy mieli dla siebie żadnej opieki. Mówię dla siebie, bo każdy z nas może być w takiej sytuacji. Kończąc pesymistycznie, zbyt mało lekarzy, zbyt mało pielęgniarek, zbyt wielu chorych. I starzejące się społeczeństwo. Profesor Henryk Skarżyński, nasz gość. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pół do dziewiątej.